Od samego początku istnienia spółka wzbudzała niemałe kontrowersje wśród radnych opozycji. Przypomnijmy, inwestycje świdnickie powstały w lutym 2011 roku z przekształcenia Świdnickiego Parku Przemysłowego. Od tamtej chwili nowa spółka miała zająć się budową parku wodnego w Świdnicy. Nie jest niczym nowym, że samorządy posługują się tą metodą, bo Świdnica nie jest odosobniona. W bardzo wielu miastach powstają właśnie takie spółki, które zajmują się inwestycjami. Samorządy korzystają z tego mechanizmu z kilku powodów. Jednym z nich jest fakt, że to jest korzystne ze względu na wskaźniki budżetowe, ale nie tylko. Pozwala na odzyskiwanie VAT-u, co przy tej wartości inwestycji powoduje wielomilionowe oszczędności. No więc tutaj mamy zestawienie kosztów oczywiście, które zawsze trzeba ponieść, jak się rozkręca każdą spółkę. Natomiast na drugiej szali należałoby położyć te potencjalne wielomilionowe oszczędności, jeżeli projekt uda się zrealizować. Z działalności spółki niezadowoleni są radni opozycji, którzy w uzasadnieniu do projektu uchwały piszą, że spółka nie wypełnia swoich podstawowych zadań. Ta spółka nie ma racji bytu. Została powołana w 2006 roku i miała wybudować Świdnicki Park Przemysłowy. Nic z tego nie wyszło. Spółka nie zrobiła nic. Następnie prezydent powierzył jej budowę akwaparku. To przedsięwzięcie to odrębny temat. I obsadził stanowisko prezesa swoim kolegą. Minął jakiś czas, znów ponad rok i znów nic się nie dzieje. Akwaparku nie ma. W międzyczasie jedyną działalnością, która przyniosła spółce jakieś przychody, to była sprzedaż miastu, czyli właścicielowi tej spółki, część tych gruntów, które miasto poprzednio wniosło do tej spółki po cenie znacznie wyższej. No to jest chore, panie redaktorze. To nie ma racji bytu, dlatego że miasto samo może sobie sprzedać te grunty, uzyskać pieniądze do budżetu, a nie finansować w taki ukryty sposób nieporadny podmiot gospodarczy, jakim są inwestycje świdnickie. Co więcej, radni dodatkowo krytykują sposób, w jaki spółka funkcjonuje od momentu jej powstania oraz to, że inwestycja się finansowo nie opłaca i miasta na nie nie stać. Ja przypomnę, że ten akwapark w Świdnicy opracowano przy założeniach, że 4/5 osób korzystających będzie spoza Świdnicy, co jest utopią zupełną, bo wiemy, co się dzieje wokół i ci ludzie tutaj nie przyjadą i nie pomoże żadna wieża do nurkowania. Po prostu to jest przedsięwzięcie nierentowne. Przypomnę również, że sam kredyt na budowę akwaparku to jest 84,5 miliona złotych, nie licząc obsługi tego kredytu, który będzie wynosił 6 milionów złotych. Przy absolutorium dla prezydenta Murcka za 2011 lat nasz klub policzył, jakie dziś jest zadłużenie miasta i Świdnica ma do oddania łącznie z tym kredytem, którym weźmie spółka, ponad 200 milionów złotych. To jest ogromna kwota. We wrześniu tego roku pan prezydent zaciągnął kolejne 20 milionów złotych. Po prostu nas na to wszystko nie stać i niemoralne i nieetyczne jest finansowanie stołków dla kolegów prezydenta. Decyzją radnych zaskoczony jest rzecznik Urzędu Miasta. Nie znamy treści projektu złożonego przez radnych, bo nie trafił on do nas. Natomiast mamy nieodparte wrażenie, że to jest działanie tylko i wyłącznie polityczne i próba takiego pokazania w negatywnym świetle generalnie dezinformacji związanej z budową akwaparku w Świdnicy. Szkoda, że ten projekt pojawia się właśnie teraz, tym bardziej, że jest analizowana oferta złożona przez konsorcjum Aquaco 2, które jest zainteresowane budową akwaparku w Świdnicy. Oprócz tego prowadzone są zaawansowane rozmowy z bankami na temat sfinansowania tego przedsięwzięcia. No więc zdrowy rozsądek nakazywałby poczekać na rozstrzygnięcie tych zasadniczych kwestii, no bo jak ich nie mamy, to wycofywanie się z projektu za 5-12 przysłowiowe jest zwyczajnie bez sensu. Sam prezes inwestycji świdnickich sprawy nie komentuje. Podkreśla jednak, że wniosek nie sparaliżuje pracy spółki, która obecnie rozpatruje propozycję jednego z potencjalnych inwestorów.